Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę gotował potrawę azjatycką. Mógłbym buńczucznie nazwać ją chińską, ale tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, czy jest to potrawa chińska, czy z jakiego właściwie kraju. Chyba najbliżej do chińskiej kuchni temu, co dzisiaj wykonam. Będą to krewetki w sosie różnorakim z warzywami. I to właściwie tyle. Zaczniemy od ryżu. Bach. Są różne metody robienia ryżu, różne niesamowite pomysły. Ja doszedłem do wniosku, że najlepszą metodą, dla mnie przynajmniej, jest najprostsza metoda. Po prostu wlewam wodę już przygotowaną. Co to za czajnik? Dobra. Proszę bardzo. Tu sobie mogę wodę uzupełnić. Ponieważ trochę wody przygotowanej będziemy potrzebowali na później. Ja już wrzuciłem sól himalajską. Możesz pokazać? Troszeczkę, nie za dużo. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego himalajską. Po prostu wszyscy mówią, że taka jest zdrowa i dobra, więc idę z trendami. No i tu mam coś. O! Dobra. Coś naprawdę super. To jest Pure Original Basmati ryż. I to jest ten ryż, którego nie użyję, bo używam go do hinduskich potraw. Pomyliło mi się, a robimy chińską potrawę. Użyjemy ten ryż. To jest ryż jaśminowy. Naga Rai. 5 kg. Taki ryż wystarczy na bardzo dużo czasu. Pamiętajcie, że ryż po prostu pęcznieje. Szczególnie te jaśminowe ryże, że pęcznieją bardzo mocno, więc wbrew pozorom nie potrzeba go za wiele. No i właśnie, mógłbym większą dziurę zrobić, ale nie zrobiłem, więc zrobię tak. Ciach i powiedzmy, że jeszcze troszeczkę można dać taką dobrą szklankę. No to jest filiżanka, więc mamy teraz szklankę. Bach, wystarczy tego ryżu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żeby nie marnować ryżu. Tureczki też wrzucę. O, proszę bardzo. Dobra. Ryż sobie niech się gotuje, powiedzmy 15 minut. Akurat jest na moim zegarku prawie 19, więc 15, 16 po 19 można go wyjąć. Ja uważam, że ryż nie musi być koniecznie gorący, podawany. Jak chcecie, to sobie go na ostatnią chwilę, 15 minut przed końcem, możecie wrzucić. Ja go zrobię wcześniej, dlatego też, że nie mam dużej kuchenki, a potrzebuję dwóch miejsc. Więc zanim on się ugotuje, ja powinienem już pewne rzeczy tutaj pokończyć i móc mieć możliwość włożyć w drugą patelnię. Tą szeroką, która zajmuje trochę więcej miejsca. Tak, już część sobie przygotowałem krewetek, ale krewetki kupujemy nie gotowane, czyli takie szare. Ja kupiłem krewetki z tutaj końcóweczkami. Ktoś sugerował, że to się zostawia. Ja w sumie kiedyś wrzucałem do potrawy, ale potem ci, którzy to jedzą, narzekają, że muszą w trakcie wyjmować końcóweczki, więc żeby im ułatwić jedzenie, możemy sobie je już tutaj pozdejmować. Łapiemy za sam koniec i tak naprawdę to one powinny normalnie zejść. A jeżeli
nie wyjdzie cała końcówka, to możemy sobie tą końcówkę jeszcze wycisnąć, bo to jest normalne, dobre krewecie mięsko. Proszę bardzo, ciach. Ciach. A, wcześniej krewetki zalałem gorącą wodą przygotowaną, ponieważ to były krewetki mrożone, więc chodziło o to, żeby po prostu je troszeczkę rozmrozić. I teraz tak, to już możemy wylać, do tego sobie później ryż wrzucimy, akurat sam raz pojemnik na to. Dobra. A krewetki jeszcze raz sobie trochę przepłuczę. O tak. No i dobra. Teraz od czego tu zacząć? Ja zacznę od sosiku czy od krewetek. Nie ma to większego znaczenia, bo potem będziemy to łączyć, więc może zacznę w sumie od krewetek. Odkładam sobie łok, biorę zwykłą patelnię. Proszę bardzo. Ciach, podgrzewam. Teraz się zmieści i garnek, i patelnia. Biorę trochę oliwy. Z oliwek, ale może ktoś coś innego daje. Nie wiem, czy olej sezamowy niektórzy może dają. Ja daję do krewetek olej z oliwy. Jeżeli macie inny na to sposób, to piszcie w komentarzach. No i olej tam chwilę się podgrzewa. Ja już przygotowałem sobie warzywa. Warzyw, jak widzicie, jest dużo. Tak naprawdę nie musi być ich dużo i możecie się na czymś skoncentrować. Na przykład na, nie wiem, dajmy na to w cebuli to zrobić, ale ja lubię dużo. To niektóre rzeczy już troszeczkę leżały, więc fajnie było je pokończyć, a niektóre nie. I teraz patrzcie, jak je podzieliłem. Są warzywa, które wrzucam na samym końcu, z tego względu, że część warzyw powinna być po prostu chrupka. I to jest właśnie papryka, tutaj, może co to jest? To jest por? Nie, to nie jest por. Pietruszka, jabłko i marchewka. Marchewkę pociąłem w ten sposób. Jak ktoś chce, może sobie inaczej pociąć. Ja lubię do chińskich potraw w ten sposób ją ciąć. I teraz podzieliłem sobie tutaj, jak widzicie, warzywa, które będę wrzucał szybko. Więc tak, to jest właśnie papor. Mamy czosnek, mamy troszkę ostrej papryczki, ale nie tak dużo. Oczywiście imbir, czerwona cebula. Ja uważam, że białą cebulę też można wkleić, nie ma problemu. I tutaj sobie trochę oddzieliłem do warzywek do sosu, który za chwilę będziemy robili osobno. I też dodałem do niego pora. Wcześniej nie dodawałem pora, ale dzisiaj dodaję. Dobra, powiedzmy, że tutaj to już się troszeczkę pod ten podgrzało. A, możemy zmniejszyć ogień pod ryżem. No i z krewetkami robię jedną rzecz. Aha, wiele osób uważa, że krewetki daje się na końcu, one powinny być miękkie i w ogóle powinno się je wrzucać później. Ja tak nie lubię. Robię to celowo. Celowo wrzucam je na samym początku i patrzcie, co się stało. Podłość się stała. Przestała mi działać moja maszyna mi przestała działać. No, wypadła raz i może to przez to, a może już w ogóle przestała działać, bo nie wiedzieć czemu bardzo szybko to zżera energię. Popatrzcie, no, nie działa to dalej. Co za dziadostwo wstrętne i ohydne. Aha, dobra, jeszcze sprawdźmy tu. Też nie, dobra. Jestem na szczęście przygotowany na taką sytuację. Nie jest bateria, może jedno odłożyć. Możliwe, kit w to. Bierzemy tradycyjny młynek z białą solą. Sól morska. No i dobrze, też będzie dobra. Nie za dużo, trochę. I za to całkiem sporo pieprzu. Ja lubię w tym przypadku zwykły pieprz wsypany
bez jakiegoś tam jelenia, nie wiadomo czego. Bo jest go dosyć sporo. A, jest. Dobra. To sobie możemy trochę zamieszać. Chodzi o to, żeby generalnie krewetki się dobrze wysmażyły. Ja to lubię, jak one są takie troszkę po prostu przypieczone, a nie takie leciutko. Dobra, i one sobie tam później można je pozmieniać, wszystkie na drugą stronę, ale to za chwilkę. A ja szybko polecam, pokaż, jak to wszystko pięknie wygląda, a ja szybko lecę po nóż, który będzie mi służył do otwarcia bambusa, bo jeszcze ostatnią rzeczą, jaką wrzucę, będzie bambus. Słuchajcie, ja tutaj, ktoś może powiedzieć, że przesadzam, ale ja po prostu lubię tą mnogość dodatków, więc jeszcze wrzucę parę grzybków, może nie aż tak dużo. Grzybki mają to, że zazwyczaj się powiększają strasznie i zalewamy je gorącą wodą. I one muszą w tej wodzie poleżeć. Niech sobie leżą. Akurat mam takie grzyby. Grzyby shiitake, nie wiem jak to się czyta, powiedzmy, że w ten sposób. One sobie tam będą leżały. Dobra. Krewetki się smażą, patrzymy na zegarek i już upłynęło 7 minut. 7 minut upłynęło. My tutaj sobie przemieniamy krewetki. Można nawet tak indywidualnie je poprzekładać na daną stronę, która jest mniej przysmażona. Więc proszę bardzo. O, tą też by należało. Tak, tak, tak. Ciach, ciach, ciach. O, tutaj też się przyda. I proszę bardzo, niech one się tu pichną. Co my w tym czasie uczynimy? W tym czasie uczynimy jeszcze jedną rzecz. Będziemy się przygotowywali do robienia sosu. Ja mam taki cwany bulionik. Oryginalny, krewetkowy. Ale tak naprawdę Maggi. To chyba nie jest ta sama firma co polskie Maggi, tak mi się wydaje. I w ogóle nie ma nic wspólnego z Maggi, bo Maggi to produkt w ogóle, nie firma. Dobra, okej. W każdym razie mam takie coś, ale na przykład można sobie wrzucić taki normalny bulionik warzywny jakiejś tam firmy, która robi bulioniki warzywne i sobie go zalać wodą i teraz poczekamy, aż on sobie będzie się rozpuszczał. Akurat ten bulionik się dosyć ciężko rozpuszcza, a taki warzywny dużo łatwiej, ale jak chwilę poleży, to będzie, nie będzie łatwiej. O! I troszeczkę... Ja najpierw lubię, jak krewetki same się przysmażą. Więc niech one się smażą. Jeszcze chwileczkę, ale już właściwie powoli można im dodać uroku. Widzę, że te grzybki to muszą naprawdę trochę poleżeć. Są twarde. O! Niech sobie leżą, można je poprzekładać na drugą stronę. Ale ostatnio inne zupełnie grzyby wrzucałem. Jakieś chińskie. Nie znam się na chińskich grzybach. Po prostu byle, żeby sprawiały wrażenie, że są orientalne. No i dobra. Czy to jest ten moment? Tak, to jest ten moment. I teraz go wrzucam tutaj. O właśnie. Tego, co przygotowałem. Czyli cebulki. Rachum, ciachum, imbiru, czosnku, troszkę papryczki, wszystko to, co Wam już mówiłem. A resztę sobie zostawię do sosiku, bo ja chcę, żeby ten sosik też przeniknął tym wszystkim w odpowiednim czasie. Dobra. Patrzcie, jak pociąłem cebulę. Ja właśnie lubię, jak jest tak pocięta. Nie w jakąś kostkę taką drobną, tylko właśnie tak posiekana. Cebulka mi odpowiada. Słucham? W piórka. Tak, w piórka. Cebulka w piórka. Dobra.
Niech to sobie tam troszeczkę się pekluje, a ja w tym czasie wezmę bambusa szybciutko. Gdzie bambus? No i dalej. Jest bambus. Ja mam taki bambus. Ale w ogóle w popularnych sklepach też już można powoli dostać bambusa. Może nie zawsze, ale dosyć często. Ja mam taki, troszeczkę scyzoryk się leciutko popsuł i mam taką bardzo prostą maszynę do otwierania puszek, ale jak widzicie, Victorinox to Victorinox. Muszę wysłać zresztą niedługo mojego Victorinoxa do fabryki, żeby go naprawili. Mam dwa takie lekko podpsute Victorinoxy, a na Victorinoxa jest gwarancja wieczna. Więc po prostu trzeba włożyć w kopertę, wysłać do fabryki i podobno odsyłają. Muszę zrobić z tego filmik, jak to jest. No, to w sumie dobry pomysł. Dobra, okej. Dalej tutaj sobie możemy pomieszać wszystko. To, co zrobię za chwilę, jest też szkoła, że można w ogóle cały ten sos dodać od razu do tego, do po prostu krewetek z warzywami, ale ja jednak go lubię zrobić osobno. Jest też jeszcze istotna rzecz, czasami dodaje się ananasa, więc ja dzisiaj nie będę go dodawał, ale jeżeli dodajecie do ananasa, to po pierwsze nie dodawajcie go za dużo, to jest jedna dosyć istotna rzecz, a druga istotna rzecz to osobno go wysmażcie w karmelu, żeby on się długo nie gotował w sosie, bo będzie miękki, a ananas fajnie jak jest twardy. Dobra, teraz tak, tu wyrzucę już te końcówki, z których podobno chipsy się jakieś robi, ale ja nie umiem, nie zrobię. Ile minut się robi ryż? 12, więc sprawdzimy ryż. No, jeszcze chwileczka dosłownie. Więc powtórzę, z ryżem nic wielkiego nie robiłem. Dodałem po prostu trochę soli i go wrzuciłem do już przygotowanej wody. I tyle. 15 minut powinien być dobry. Dobra, to wszystko wygląda bardzo dobrze. Ja sobie na chwilę odłożę tą patelnię. Tu mam metal, więc nic się nie powinno stać. I biorę się za łoka. Słuchajcie, z łokiem jest jedna istotna rzecz. Łoka to się w ogóle przygotowuje do gotowania i ktoś, kto jest znawcą, powie, że nie mam przygotowanego łoka. Tak, wiem o tym. Myślę, że nic mi się nie stanie. Już jest trochę opalony od zewnątrz i to jest dobrze. On powinien podobnie być opalony wewnątrz. Ja czekam, że on się mi po prostu opali. Ja raz na jakiś czas go sobie opalam trochę w taki sposób, żeby w końcu był takim łokiem jak należy. Jak widzicie często w chińskich restauracjach, jeżeli widać, to te łoki są całe czarne i ktoś sobie pomyśli, że nie wiem, że są brudne czy coś, ale właśnie takie mają być. Natomiast możecie sobie wpisać, jak się przygotowuje łok. Nie wiem, czy są filmiki po polsku, na pewno są po angielsku. How to prepare łok i tyle. Dobra, i teraz tak. Najpierw robimy sobie sos. Ja daję bardzo malutko wody, bardzo malutko. Może nawet niektórzy powiedzą, że w ogóle się tego nie powinno robić, bo będziemy karmelizować cukier. Ale prawda jest taka, że ja po prostu nie umiem tego dobrze zrobić. A cukier bardzo łatwo spalić, więc żeby go nie spalić, to sobie dajemy troszkę wody, dajemy troszkę cukru, nie za dużo. No, jak ktoś lubi i może, to dużo, ale ja daję niedużo. No, ten łok już był moim zdaniem troszeczkę za gorący. Ok. Dodam mały komentarz, że nie mam siebie za żadnego wielkiego profesjonalistę, więc jeżeli ktoś
chce mi wytknąć błędy, to proszę to robić, tylko kulturalnie i ja nie mam z tym żadnego problemu, zawsze chętnie się poduczę. Ja na ten troszkę cukru rzucam te warzywka wcześniej przygotowane, tak żeby one się lekko podpiekły z tym cukrem. No, tego cukru prawie nie widać, bo nie było go dużo. Właściwie można by było dodać jeszcze szczyptę. Dobra. O. O, proszę bardzo. Niech one się tak trochę podsmażą. Gdybyśmy dawali ananas, rzucalibyśmy go osobno. I co teraz? Teraz sos sojowy. Zielony sos sojowy. To jest bardzo ważne. To jest sos sojowy, który jest mało słony i on stanowi główną bazę sosu. Nie musimy go dawać bardzo dużo. Trochę go dajemy. Nawet ktoś mógłby powiedzieć, że już go dałem za dużo. Ale mi się wydaje, że będzie ok. Sos sojowy jest, zielony jest bazą. Zazwyczaj w sklepie kupujecie sos sojowy czerwony i jego też dodamy, ale mało, bo on ma dać właśnie te, to jest ta tak zwana sól, sól Dalekiego Wschodu. A co z ryżem? A i ryż powinien być ok. Dobra, dam troszkę tego sosu. I w tym momencie już wyciągam ryż. Dobra. Pach. No i zobaczcie. Ryż wygląda bardzo dobrze. Resztkę można później sobie wody nalać i dodać, ale ja nie chcę przelewać wody przez ryż. Odstawiam, nic się nie powinno stać. Dobra, jeszcze chwilkę. Pach. Zobaczcie, ile tego ryżu się zrobiło. Od cholery. Co tu wpadł, jakiś listek? Nie, co tu? Aha. O, ziarenko dyni. Dobra. Dobra, i teraz patrzcie, marnujemy gaz. Dobra, nie będziemy marnować gazu, bo dzisiaj nie są czasy na marnowanie gazu. Sezam oil, olej sezamowy, trochę go sobie dodajemy. To wygląda, jakbym dużo dodał, ale tak naprawdę dodałem go mało, z tego względu, że on tak po leci. Teraz mam takie wino chińskie, właśnie do gotowania. Shao Xing Wine. To był ciemny ten, nie? Olej sezamowy? To jest ciemny. A jest też jasny? Może jest jasny. Okay. Właśnie ostatnio widziałem, ciemny. Że ciemny jest taki właśnie do dokładania, a jasnym możesz, na jasnym możesz piec coś. Okay. Bo on wytrzymuje temperaturę. Rozumiem. Czyli jasne zapeczenia. Od razu mówię, że Piotrek się zakrztusił, nie ma COVID-a, także wszystko jest okej. Okay. Dobra. I teraz do tego, no właśnie, myśmy przygotowywali taki bulionik. Teraz go zamieszam. Mówię, bulionik warzywny też się dobrze nadaje. Oczywiście są jeszcze inne bulioniki, które ja osobiście nie polecam. Ale niektórzy używają ich. A tam widać, że jeszcze zostało troszeczkę tej kosteczki, ale ona się zaraz rozpuści. I jeszcze właśnie, bardzo ważna rzecz. Ja uważam, że to albo to. Rybny czy ostrygowy? Pytam Ciebie. Dzisiaj ostrygowy. Ostrygowy. To jest ostrygowy sos. Ten jest rybny, mimo że są jakieś kraby na nim. Ogólnie to ważna informacja. Nawet jak ktoś nie lubi ostrygowego sosu, znaczy nie lubi ryb, co ja gadam, ostrygowy sos jest świetny, rybny też, to i tak on nie nadaje wcale takiego smaku ryby, jakbyście sobie myśleli.
Trochę go się dodaje, też nie tak dużo, on powoli leciał. I no i właśnie, niech to jeszcze sobie się wymiesza i zaraz wlejemy bulionik. I bulionik. Także tam kosteczka jeszcze nie w 100% się pomieszała, ale pomiesza się już na garnku. I patrzcie, ja dodaję jeszcze takiego czegoś, green curry paste, i dodaję jej bardzo mało, bo daliśmy, po pierwsze, ja nie chcę, żeby ta potrawa była nie wiadomo jak ostra, po drugie, daliśmy już tam trochę papryczek, ale ryż to wszystko złagodzi. No i ile tego dodać? A nawet tak na łyżeczkę można dodać po prostu. Tak to trzeba wyciskać. Ja już nie będę tu się bawił. O, tyle. Wystarczy. To jest tak, że będzie ten sos ostry, ale nie potwornie ostry. Tu zostało trochę, to ciach. Dobra, teraz ten sos sobie niech się gotuje i nawet wygotowuje trochę. Niech to wszystko się rozpuści, a my wracamy do naszych krewetek. Jakbym miał większy palnik, to pewnie robiłbym to wszystko razem. Bach, są nasze krewetki. O, i co my teraz robimy? Teraz dodamy właśnie warzywa, które się po prostu w ostatnim momencie wrzuca. Pokaż proszę te warzywa, ja już postawię na stole. A, nasze grzybki, proszę Państwa. Bach, 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 bach. One już zmiękły i ja je po prostu pokroję. Tak, teraz one są bardzo fajne. Proszę bardzo. Są grzybki. Dodaliśmy je. I wrzucamy warzywka, te, które mają być twardawe. Ja nawet tutaj jabłko wrzuciłem. O, proszę bardzo. I co? I sobie mieszamy. Mieszamy te warzywa. Ja tu zmniejszę trochę gaz. Chociaż podobno, że na dużym gazu gdzie smaży, ale ja to robię po mojemu. Wszelkie uwagi są bardzo mile widziane, tylko proszę o kulturę. Ale w sumie nie muszę Wam tego mówić, widzowie kanału Winiego są w bardzo, bardzo, bardzo dużej mierze kulturalnymi ludźmi. Przynajmniej takimi się przedstawiają w komentarzach. No i proszę Państwa, coś co ja bardzo lubię, to jest bambus. Lubię jak są pędy właśnie takie, nie takie cienkie, bo bywają też cienkie, ja lubię takie. Tu nie potrzeba całej puszki, wystarczy ich, no tak, no nie wiem, z pół puszki powiedzmy na oko. I tak, żeby trochę tego było. Tą potrawę można zrobić na różne sposoby, można ją zrobić w ogóle z samymi warzywami na przykład i w ogóle nie trzeba dawać krewetek. I też będzie bardzo dobra. Dobra. Ja paprykę pokroiłem grubo z premedytacją. Lubię jak papryki, kawałki są takie dosyć duże i tak po prostu lubię. Zresztą tak widziałem często w restauracjach azjatyckich, że tak były robione. Ja bardzo często, muszę się Wam przyznać, że robię potrawę, nawet jej specjalnie nie próbuję.
ale sobie leciutko spróbuję sosiku, żeby nie było. Z wody. No i ten sosik, mimo że dałem troszkę papryczki, to wcale nie wydaje się jakiś specjalnie ostry. Tu sobie jeszcze ten... A, właśnie! Można dać jeszcze jedną rzecz. Teraz pytanie. No nie wiem właśnie, czy lepiej dać ją do sosiku, czy do... na same warzywka. Ja dam do sosiku. To jest po prostu... Zaraz wam powiem. Proszek w lemongrass, w trawki lemonowej, czyli cytrynowej. Można też dać prawdziwą trawę cytrynową, ale nie wszędzie to można kupić. A i w ogóle ważna rzecz, te wszystkie składniki, które ja mam, można kupić w dużych miastach. Na przykład ja nic nie wiem o tym, że można je kupić w Szczecinie, ale jeżeli można, to dajcie znać. Myślę, że coś tam można kupić w jakimś wielkim sklepie typu Makro, ale na pewno nie wszystkie z tych produktów. Natomiast no ja je czasami kupuję na wyjeździe w Warszawie, podejrzewam, że w Łodzi czy Krakowie takie sklepy też są. I te produkty wbrew pozorom nie są aż takie drogie i jak się wyda jakieś 150-200 zł, to ma się tych produktów na długi, długi, długi czas. I co się dzieje? Wrzucam wszystko do łoka. Ten tu gaz gaszę. O, jeszcze resztki, żeby nic się nie marnowało. Może ten duży gaz, co? Taki łok. Nie, właśnie, bo zobacz, on jest od dołu podgrzewany, a ta dolna warstwa łoka jest wąska. To nie jest ten, więc to się rozchodzi. Moim zdaniem to w zupełności wystarczy. Jak ktoś chce, to można po prostu sobie go mocniej ogień dać. I teraz tak. Moim zdaniem, tak zawodowo i w ogóle, to tego sosu jest trochę za dużo nawet. Tego sosu to tak naprawdę, tak jak na tyle, ile się znam, powinno być tyle, żeby po prostu lekko zamoczyć to wszystko i żeby każda z tych tutaj, czy krewetek, czy warzyw, była po prostu powleczona lekko sosem. No ale ja tak trochę po polsku, ja lubię po prostu sos, my Polacy lubimy sos i jak robimy spaghetti, to też dajemy zazwyczaj za dużo sosu. Może nie wszyscy, ja daję trochę za dużo. Moja ciocia, która mieszka już we Włoszech bardzo długo, pozdrawiam ciociu, Haniu, to to mówi, że robię sos z makaronem, a nie makaron z sosem. Ale tak właśnie robię. Dobra. No i słuchajcie, chwileczkę jeszcze, niech to się tak przygryzie. A dosłownie chwilkę. I teraz fajny dodatek. Gdzie miałem tutaj... Tu miałem talerzyk. Można go przepłukać. Trzeba go jakoś wycierać, nie wiadomo jak. Mania wycierania. O, można by było wody dodać po grzybach, ale ja już uważam, że sosu jest za dużo, więc nie ma co dodawać. To sobie schowam. Świetnym dodatkiem będzie kimchi. To jest coś takie kimchi, ogólnie dostępne w azjatyckich sklepach. Bardzo dobre, bardzo je polecam. Jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam kimchi własnej roboty od babci koreanki, to naprawdę to kimchi jest super i świetnie się sprawdza. I to jest taka znana firma, którą można dostać w wielu sklepach. Ono jest doskonałe. Dobra. Kimchi później trzymamy sobie w lodówce. Pokaż tą firmę do ludzi. Możesz pokazać ją jeszcze raz. Dokładnie. Ja bardzo, bardzo polecam tą firmę. Jest świetna. Dobra, więc teraz tak.
Wydaje mi się, że już to można wszystko wyłączyć. Tak jak mówię, sosu mogłoby być mniej. Czyli jak widzicie, tych wszystkich dodatkowych składników wcale nie potrzeba tak dużo używać, ale akurat ten sos fajnie się rozejdzie po tym, po ryżu, więc w moim pojęciu jest super. Dobra, ok. A to za chwilę wyłączymy i ciach. Proszę bardzo. Słuchaj, siadaj sobie. Ja biorę, przejmuję kamerę. Proszę zobaczcie, jak to wygląda i zaraz będę... Ojejku, najważniejsza rzecz. Nie, w takim razie nie przejmuję kamery. Jeszcze podążaj za mną, podążaj za mną. Proszę Państwa, ważna sprawa. Napój. Napój taki, jak zawsze, już wielokrotnie mówiłem, jaki napój jest do, w ogóle do jedzenia świetny. Po prostu limonki i mięta. Miętę już wsupałem. Trochę mało miałem mięty, mogłoby być jej więcej. Można sobie wrzucić te całe limonki do środka. Nie wiem, taka duża limonka mi się wydaje, że wystarczy. Czy dwie wrzucamy, jak myślisz? Wystarczy. Natomiast przestrzegam, że jeżeli będzie długo to leżało i będziecie dolewali, to wtedy ten... Możesz zapalić jak to światło, żeby było widać lepiej. To wtedy napój zrobi się trochę gorzki, więc na początku wrzucenie tych limonek jest ok, ale jeżeli sobie dolewamy i to długo leży i tak dalej, to napój w którymś momencie robi się trochę gorzki, więc ktoś nie lubi gorzkich napoi, to nie polecam. Trochę lodu i wody. Woda niestety leci powoli, ale mimo tego polecam cholernie takie rozwiązanie. Lodówka z lodem i z wodą jest po prostu super. Raz na pół roku trzeba wymienić filtr i tyle. Fajne. Z balonikami. Takie coś. Nie pamiętam, tylko o tym stan, ale jest fajne. No, już prawie to mamy. Jeszcze tu. Dobrze sobie do takich potraw, powiem Wam, nalać taki dzbaneczek, a nie tylko po szklaneczce wody, bo potem się okazuje, że jak jednak jest troszeczkę ostre i chce nam się pić, to możemy sobie fajnie uzupełniać, a nie gdzieś tam łazić po wodę. Dobra, proszę Państwa, jest jeszcze kimchi i właściwie mamy wszystko i ja tutaj to kładę, daj proszę ten, ty sobie pięknie siadaj, zobaczcie co tu się dzieje. Ryż, nie włożyłem łyżki do niego, nieważne czy się nałoży widelcem. No właśnie, świetny parujący ryż. Jeszcze muszę się spytać, a co ty tutaj masz? No te sosy to myślę, że większość osób zna. Sosy z ptaszkami, takie klasyczne. Obydwa są bardzo ostre. I to jest w ogóle... to jest w ogóle po prostu potrawa indyjska, a nie chińska, ale ja ją bardzo lubię. To jest czosnek, taki piklowany. Bardzo ostry i kwaśny. Nie wszyscy to lubią. Pit chyba tego nie lubi. Lubisz pit? Lubię, ale to jest słone bardzo, ale trochę. Bardzo słone. Bardzo zobaczcie, ketchupem polał wszystko i myślę, że fajnie zrobił. Nawet nie spróbował. Nie, Warren Buffett by cię za to zamordował. Nie. Nie wiem, czy Warren Buffett, ale jakiś biznesmen, jak sprawdza, że jak wcześniej coś ktoś poleje albo doda jakąś przyprawę, to on już go nie zatrudnie nic, bo tak nie może być. Mówisz o sobie, że schodzisz bez spróbowania. Nie, no to jest sprawdzone, to ja wiem, co ja dodam. Wiem, ale nie wiedziałeś, na ile potrawa wyszła ostra. Dobra, wiemy, że nie wyszła super ostra, bo nie, ten. Dobra, bo nie lubimy jej super ostrej. No i bardzo dobra. Bardzo dobra? No. Dobra. No dobra. Wyszło. Czy... Chrupiące są te wszystkie warzywa. Czy ludzie chcą zobaczyć jeszcze, jak
jem ja, chyba możliwe mogą chcieć. Dobra, więc bardzo szybko to uczynię, ponieważ chcę przejść do prawdziwego jedzenia, czyli do jedzenia, nie do nagrywania, jak jem. Proszę, ryżyku. Raz, dwa, zobaczcie. Ten ryżyk jest klejący, ale nie, nie tak. Jest taki lekko klejący, ale nie taki zupełnie, nie taka papka. Moim zdaniem nic nie trzeba dawać do tego ryżu, żadnych tych, żadnych olej, Bóg wie czego. Prosta metoda. Kurkumę można dać, nie? To tak, no ale kurkumę to ja bardziej daję do ryżu, do tego jak indyjskie się. No i chodzi o to, że wygląda to fajnie, nie? Ryżu tak. To... No i patrzcie, i trochę tego. Oczko też jem. Bo, aha, no fajnie jest w ogóle jeść pałeczkami, ale ten. Ale nie ma dzisiaj pałeczek i kit. To ja sobie wezmę trochę tutaj kimchi. Bach. Zaraz później sobie dam. To jest, proszę Państwa, pierwszy gryf. A, z... Niech będzie z grzybkiem. Moim zdaniem bajka. Disney? O, widać taki bałagan za mną? Widać niestety. Nie. Nie? No to dobrze, chciałem. Teraz poprawiam imidż, chcę być bardziej porządny, ale mam nadzieję, że widzicie, że się trochę staram. To kimchi jest mistrzowskie w ogóle. Coś pysznego. W ogóle można dodać jeszcze sos orzechowy, na przykład jak ktoś ma. Są różne chińskie sosy orzechowe. Ja mam tam jakiś jeden, już nie będę go pokazywał. Dobra, no to tyle. Essa!